Na terenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Jeleniej Górze powstała instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kW. Mamy 27 modułów, każdy moduł ma swoją, swoją moc. Finalnie daje nam to, mówię, blisko 10 kW. Prąd produkowany z, tutaj za moimi plecami jest przesłany do budynku, no i tam konsumowany bądź też zbierany w energetyce. Instalacja ma posłużyć znajdującej się na terenie schroniska strefie buforowej, która składa się z 6 kontenerów. Korzystają w całości z energii elektrycznej, która jest coraz droższa i dosyć sporo tej energii wykorzystuje. W ciągu roku, może 2 lat zwróci nam się koszt inwestycji i koszt będzie połowę niższy niż wydajemy, powiedzmy, rocznie na energię elektryczną. Obecnie w strefie buforowej na kwarantannie przebywa 10 mężczyzn. Kontenery połączone są ze sobą. W pokojach znajdują się łóżka piętrowe i podstawowe meble. Jest wspólna łazienka z prysznicami. Panowie są zaopatrzeni w pełni, w 3 posiłki dziennie. Zaopatrzeni są w pełni w środki higieniczne, sanitarne, dezynfekcyjne. Asystenci, którzy są z programu aktywizacji zawodowej osób bezdomnych, opiekują się nimi 24 godziny na dobę. Planowane jest zwiększenie mocy instalacji fotowoltaicznej tak, by mogła zabezpieczyć energetycznie także budynek schroniska. Tomasz Turczyn podkreśla, że przy planowaniu takich działań trzeba pamiętać o kilku rzeczach. Instalacja najbardziej korzystnie ustawiona jest to instalacja ustawiona na południe. Wtedy uzyskujemy najlepsze uzyski ze słońca, z pracy słońca, ponieważ słońce operuje w najdłuższym czasie. Po odbyciu kwarantanny bezdomni przebywają w schronisku. Aby zachować reżim sanitarny, nie mogą opuszczać placówki. Sytuacja ta trwa od 9 miesięcy. Obecnie w ośrodkach należących do schroniska Świętego Brata Alberta w Jeleniej Górze przebywa 130 osób, a wolnych miejst w strefie buforowej jest zaledwie kilka.